Miasto Suwałki rozpoczęło przygotowania do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaplanowano wiele wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych, które zorganizuje specjalny komitet składający się z mieszkańców Suwałk. Jest to jubileusz, który musimy również mocno zaakcentować tutaj w Suwałkach. Przygotowujemy różne wydarzenia, różne imprezy, które będą proponowane dla naszych mieszkańców. W grudniu minionego roku Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, i Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, wystąpili z zaproszeniem do pracy w komitecie organizacyjnym do około 150 osób. Zaproszenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Szeroki odzew umożliwi realizację wielu przedsięwzięć związanych z obchodami święta. Zaproszenie do pracy w komitecie trafiło do osób, które reprezentują praktycznie wszystkie środowiska oraz grupy wiekowe, od suwalskich parlamentarzystów po środowisko seniorów czy organizacje pozarządowe. Także zachęcamy wszystkie środowiska do udziału, do zgłaszania swoich różnych projektów, różnych wniosków, różnych propozycji. Będzie powołany wkrótce komitet organizacyjny, który zadba o tą stronę taką i organizacyjną, i finansową, i merytoryczną również. Wśród już zaplanowanych w Suwałkach przedsięwzięć w ramach obchodów stulecia niepodległości znajdą się m.in. konferencja popularno-naukowa poświęcona tematyce niepodległości Polski, koncert gwiazdy czy plenerowe rekonstrukcje historyczne. Program obchodów będzie także zawierał suwalski wątek. Pomysł dotyczy zainaugurowania obchodów stulecia wyzwolenia Suwałk i Suwalszczyzny w 2019 roku. Podczas obchodów 99. rocznicy tego wydarzenia, przypadającej na 24 sierpnia tego roku. My chcemy właśnie, żeby kulminacja różnych uroczystości nastąpiła latem, właśnie 24 sierpnia. Chcemy obchodzić ten jubileusz radośnie, na wesoło. Natomiast obchody Narodowego Święta Niepodległości w listopadzie będą bardziej oficjalne. Chcemy, żeby te obchody odbywały się w różnych środowiskach, żeby te działania, które zaproponujemy, rozpoczynały się od przedszkola, a kończyły się na środowisku senioralnym, które prężnie w Suwałkach funkcjonuje. Z lodowiska miejskiego przy ulicy Szpitalnej mogą już korzystać mieszkańcy Suwałk. Co ważne, warunki korzystania z obiektu są atrakcyjniejsze, bo pod koniec ubiegłego roku lodowisko zostało zadaszone. Inwestycja kosztowała ponad 630 tysięcy złotych. Jednorazowo z lodowiska może korzystać 50 osób. Lodowisko jest czynne oczywiście od 8 do 14, to dla szkół, które suwalskie szkoły mogą tu przychodzić z nauczycielami na zajęcia wychowania fizycznego. Natomiast od godziny 15 do godziny 20 lodowisko jest czynne dla każdego, kto zechce przyjść i pojeździć. W weekendy z lodowiska można korzystać od godziny 11 do 19. Lodowisko jest całkowicie bezpłatne, także o zniżkach nie ma mowy, zarówno za lodowisko, jak i za wypożyczenie łyżew. Nie pobieramy żadnej opłaty, także myślę, że jest to jak co roku atrakcja dla mieszkańców Suwałk. Poza okresem funkcjonowania lodowiska płyta obiektu ma być przystosowana do wykorzystania przez rolkarzy lub jako boisko piłkarskie.